Witajcie! Jarek odwalił kawał porządnej roboty. Zobaczcie, to jest glebogryzarka tutaj poszła po całości. No i tam, jak zrobiliśmy wcześniej taką próbę, no to było widać, że to przyniosło efekt, ponieważ te chwaściory po prostu nie odrastają. One tam jakoś coś próbują, ale to jest wszystko nędzna robota. One nie odrosną po glebogryzarce. No i w sumie tutaj właściwie Wam powiem, że to przejadę bronami i właściwie tutaj będziemy siać. Chociaż Jarek jeszcze mówi, żeby to jeszcze raz przeorać. Ale nie wiem, jeszcze zobaczymy, powiedzmy, bo może będzie tak, że to pójdzie od razu pod siew. Jeszcze zobaczymy, to nie jest sprawa, znaczy może inaczej, ta sprawa jest jeszcze otwarta cały czas. Pójdziemy zobaczyć tutaj, co ja jeździłem ostatnio tą ciężką broną, co się urwała. No i zobaczymy, jak to tam wygląda, jak to się ma. Ta orka. Tutaj słuchajcie, a propos, bo widziałem tam, ja nie mam czasu teraz, słuchajcie, odpisywać, więc nie patrzcie na to, że ja nie odpisuję. Ja czytam te komentarze, więc możecie być o to spokojni. Natomiast mam tyle po prostu zajęć, że o ludu. No i w każdym razie, więc czytam. Tam napisał Centryn Gentoryx, że mówiłeś, że mam zrobić te przystawki, te. No jak to zwał, tak to zwał, po prostu do tego pługa. Ale nie mam czasu, pamiętam o tym, wiem. Wiem, że to jest do zrobienia. O kurde, gałęzie. Gałęzie na razie tu. Zobaczymy, jak to wyszło tutaj. Nie, tu Jarek nie robił. Ależ tego, tu jest zielska, słuchajcie. Nie no, położone. Także to już jest inna rozmowa z tym położeniem tutaj. Zobaczymy tam dalej. No woda popadała, słuchajcie, całą noc lało. I to tak konkretnie lało. Także fajnie. Zaraz pójdziemy jeszcze tam do Gryki zobaczyć, jak ona przyjęła tą wodę. Ale tutaj jest piękna robota po tej glebogryzarce, powiem Wam. Ona się tutaj naprawdę spisuje. No niestety uległa awarii. Zaraz zobaczycie, co tam się stało. Także jestem. To będę też robił jeszcze, bo Jarek zaczął, to ja to dokończę tą robotę, bo no tak się robi na zmiany. No jak czas pozwala, nie? Tam jest ta orka zrobiona, ale ja jeszcze szukam, słuchajcie, momentu, bo Jarek coś mówił, że tu, gdzie ja to położyłem, a przynajmniej tak to zrozumiałem, że on gdzieś tam coś zrobił, więc idę zobaczyć, gdzie to ewentualnie, o patrzcie, tutaj wody, tu jest moment i tu mówię, tu są takie tereny, że tu wody jest od dużo, nie, tam nie jest zrobione to. Dobra, czyli tutaj jest jak ta orka zrobiona. Może ja źle zrozumiałem. Albo tam zrobił, gdzie nie zauważyłem na początku. To zobaczymy, ale teraz idziemy, słuchajcie, zobaczyć Grykę. I ten, także to spokojnie, ja jeszcze zobaczymy, może dzisiaj ogarnę temat tego pługa, żeby te resory, co kupiłem, zrobić, ale nie wiem, czy mi, chociaż może i kurcz, bo musiałbym zaczepić pług, tam podjechać do garażu, spawarkę, czy mi elektrody starczą, bo tam trzeba właśnie zreanimować glebogryzarkę i zobaczymy, czy mi elektrod wystarczy do reanimacji. No w każdym razie trzeba znaleźć takie sprzęgło do glebogryzarki, bo na razie Jarek wymyślił, że to pospawać.
No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało i o co tam będzie chodzić. A tu kurczę blade ziemia konkretna. Tu będzie tej próchnicy pewnie teraz cała masa. A tutaj coś się nie ten... O, żurawie słychać. Pewnie zaraz jakieś bażanty powyskakują. Muchy takie, kurde. Te końskie dziady. O, tutaj to już trzeba... Widzicie? Woda stoi. A w rowie? Zaraz zobaczymy, co tu w rowie słychać. To tam lekko tylko. Widzicie, to jest... To nie to. Tu można śmiało jeździć, widzę. Także poprawimy tą robotę, bo to już było raz zrobione. I zrobimy to jeszcze raz. Tutaj to samo. O, tutaj też było, widzicie to wszystko, ale to zrobimy jeszcze raz, bo nie ma się co szczypać. Idziemy grykę sprawdzić, bo dawno jej nie sprawdzałem. Chyba ze 3 dni. No i... O kurczę! Ale wielka! Nie no, to urosło. No wielka jest. No do pół uda. Kwitnąć kwitnie. Ale gęsto. Tak wygląda tam. No ciemnica, przez te chaszcze to się tutaj nic nie przegryzie. To nawet nie ma dyskusji. Zobaczmy tutaj. O, tu trochę, widzicie, pesz ją podusił, ale ona się nie daje. Taki kawałeczek tutaj mały. Ale to jest właśnie ten efekt, o który mi chodziło. Kto wie, może i zbiorę z tego plon. Przyznam szczerze, że nie wiem, bo wiecie, jak jest u mnie z tą wiedzą. To jeszcze potrwa, zanim ja się tego nauczę. Ale moim zdaniem bardzo ładna jest. Dostała wody, to ona teraz pójdzie jeszcze bardziej. No tfu, tfu na psa urok. Piękna gryka. I tam. Zobaczymy. W każdym razie tak, to przejedziemy jeszcze raz. Nie wiem, być może będziemy to jeszcze orali. Jeszcze jedną orkę tutaj zrobimy. I ten, czy tylko po prostu glebogryzara, sam nie wiem. To jeszcze zobaczymy. Aha, bo tu zielsko powyłaziło, najlepiej byłoby to zaorać, nie? No. Co do tych, bo tam widziałem jeszcze komentarze odnośnie... Wziąłbyś jakiegoś najął? No nie! Nie da się po prostu, bo przychodzą, marudzą, patrzą, stękają, kwękają. Bo tu nie chodzi, to nie jest kwestia pieniędzy. Mów ile za hektar? Cena będzie, nie wiem, po ile jest u was za hektar usługi, czy za ten. Bo u mnie to jest różnie. Jeden powie 300, drugi powie 150, a trzeci powie 500. No i koniec. I rób co chcesz, chłopie. Tak po prostu u mnie jest. I to nie jest kwestia, że ja nie chcę. Ja chcę, owszem. Tylko mówię, że to są takie rzeczy, że więcej tego gadania niż roboty. I się umawianie po prostu na wieczne nigdy. I tak dalej, to mówię, w nosie mam, sam se to zrobię. No i dlatego po prostu nie czekam, bo jak będę czekał, to wiecie, jak to będzie. To będą chwasty na 2 metry. Nie będę czekał. Chcesz, zrobisz, nie chcesz, nie zrobisz, krótko. Po prostu nie zawracaj gitary, jak nie masz zamiaru tego robić, no. Także wychodzę z takiego założenia, dlatego sobie sam to robię i wnoszę. Także tak to widzicie, sytuacja się przedstawia co do usług. Także to nie jest tak, że ja żałuję. Absolutnie nie żałuję. Chcę, żeby to było zrobione. Ale nie, żeby mi to obiecywać, że to się zrobi. Bo szkoda mojego czasu. Także tu widzicie.
No, piękna rzecz, w każdym razie po glebogryzarce. Nie wiem, może by i to zaorał jeszcze, ale wygląda tak, że to ludo kochany. O kurde. Zobaczymy jeszcze tutaj. A tutaj Jarek zrobił. Dobra, zobaczymy zaraz. Bo tu jest, widzicie, zielsko położone. I on po tym zielsku wziął tą glebogryzarę. No i fantastyko wyszło. Ja też jestem zadowolony. To sieczka jest po prostu tu zrobiona, porządna. No to tak to można robić, to w sumie można zrobić tą glebogryzarą i można zrobić talerzową, jakbym miał. Jak tutaj się przedstawia sytuacja? Trochę wody jest, niedużo. Ale pamiętacie, widzicie ten korzeń? On był prawie cały zakryty. A teraz tam pod spodem, tu ledwo wody jest. Woda z pola zejdzie, będzie świetnie. Bardzo dobra rzecz. Bardzo się cieszę z tego, w każdym razie, że udało mi się to zrobić. Odwodnić ten rów. Jeszcze postaram się... No to jest totalne, mielonka tutaj zrobiona. Bardzo dobrze. I może i by rzeczywiście to teraz to zaorał. Bo zobaczcie, to jest zielska, przecież to jest masa zielona. To przecież to jest do wykorzystania w tym. W rolnictwie, nie wiem czy jako nawóz, jak to się tam, wy tam wiecie o co tu chodzi. Ale przecież to jest zielone, no to się nadaje, prawda? Ja wiem, że jakby posiał koniczynę, czy facelię, czy łubin i tak dalej i to by zmielił, to byłoby jeszcze lepiej. No ale to jest za darmocha. I jest praktycznie. Co mam z tym zrobić? Zbierać to, wyrzucać? Bez sensu. Więc jak jest, to jest dobrze. Także widać, będzie z tego robota. Idę zobaczyć teraz, pokażę wam najpierw, jak to Jarek robił. Także tutaj przerywamy. Zapraszam was do oglądania, jak tutaj Jarkowi wczoraj szło. Cześć. Dłuższy czas nic nie nagrywałem, bo pan Marek w sumie nagrywał, to nie było takiej potrzeby, a też mniej. Trochę miałem czasu na pomoc panu Markowi przy tych wszelkich pracach. No, dzisiaj dorwałem glebogryzarę i cisnę nią ten cały mokry ugór. No, rudy żelaza jest naprawdę dosyć sporo, ale glebogryzara i w sumie nawet nie czuję, tak nawet nie słychać, kiedy ona to rozmiela. No, a co się przejdzie kawałek, to wychodzą bryły. I tak tu, no co chwilę tutaj, bo tutaj jest taki najbardziej chyba bogaty teren w tą rudę żelaza. No, także na razie tutaj jeżdżę ten największy obszar. Chcę to zjeździć. Później się zajmę tam z tyłu tym całym terenem, żeby to można było ogarnąć. Tutaj jeszcze jakieś koło drzew są, nie wiem, gałęzie, bo tu też ruda następna. Gałęzie podrzucane. No i tam jeszcze pan Marek, nie wiem, dzisiaj jak wróci, to może się zajmie tym, żeby to powyciągać i także dookoła można te drzewa poobjeżdżać, żeby jak najbardziej zlikwidować te infasty. No, węży, tych padalców, to jest mnóstwo tutaj, bo co chwilę jakieś pomielone wylatują. O, nawet sarny się pasą tam na gorczycy. Także ciekawe, czy im chociaż smakuje. No, nawet to jakoś w miarę daje radę, bo jak ostatnim razem robiłem, to kurczę, tragedia była, no ale takie nawet spore te kawałki tej rudy wylatują. No, najlepszy efekt robi na tych właśnie kubkach, co po bronach zostają, bo to wszystko ładnie mieli i tak, no jak po tym orkanie praktycznie. No, tutaj efekty wspaniałej orki z Majorki. No, ale to dziadostwo też glebogryzarą, wszystko w wymiątole i później chyba jeszcze raz zostanie zaorane i będzie w końcu jak należy. O, sarna uciekła. Musiałem nie dojrzeć. Myślałem, że
Czy ją podejdę po cichaczu, ale nie udało się. No tutaj. Tutaj plony rosną. Może coś z tego będzie, bo całkiem ładnie wygląda. Jak deszcze popadały, to naprawdę fajnie wyglądać zaczyna tam. Na tamtym kawałku mniejszym to nawet nie byłem jeszcze. Odkąd z powrotem jeżdżę. No tam czasu za bardzo nie ma. No i dzisiaj tak ja będę planuję. O, to od tego pasa orki do tego co jeżdżę, to chciałbym to zjeździć wszystko. Może się to uda, ale nie wiem. Bo to kurczę jednak dosyć powoli idzie. No to dwójeczką polową. I tam nie wiem, z 1600 obrotów. No ale jeszcze te krzaczory wszystkie drzewa się powyrywa na jesień, jak się tam no przed orką pewnie tej poplonów tutaj, które mają być zasiane, no to wtedy się to kurczę wszystko powyrywa, te krzaczory, i w końcu spokój będzie, bo tak jak to było zarośnięte, to dziki w tych kulkach siedziały. No to teraz niestety, ale muszę zmienić gdzieś miejscówę. No dobra, ja cisnę dalej, a później jeszcze może coś nagram. To jak to Kazik mówi, zostańcie z nami. Na dzisiaj koniec prac, bo glebogryzarka uległa awarii. Mam nadzieję, że takiej drobnej. No kurczę, tutaj jest takie ala sprzęgło. No i coś się upitoliło w środku i nie przekazuje mocy na glebogryzarkę z wałka. Bo tak to się wszystko kręci, ale no niestety coś tam się upierdzieliło. Albo nakrętka się popuściła. No tam też taka nakrętka jest, która ściska ten wałek. Może ona sama się odkręciła i tyle. Dobra, ja cisnę to rozkręcać, zobaczyć co tam się wydarzyło. I nie wiem, może pan Marek jeszcze coś dogra dzisiaj. A jak nie, to jutro dalej z tą glebogryzarą zmagania będą. No dobra, to do zobaczenia. No, bocian znowu towarzyszy. Wężec wyjada za glebogryzarą. To blisko gniazdo musi być, że on tak przelatuje zawsze. No, to na tyle na razie. No, mam nadzieję, że się podobała robota. Bo mi bardzo. Tu jeszcze w każdym razie przejdziemy z tym. Orka jak na pierwszy ogień zobaczymy jeszcze, bo tutaj ten, centryn. Pamiętam. Nie bój się chłopie, tylko po prostu za dużo mam tych zajęć. Nie tylko rolnictwo jest mi, u mnie na głowie, niestety. Robię wszystko, żeby w Polsce zostać i nie jeździć już do szkopów. Także tak to wygląda. I to po prostu mi zabiera trochę czasu. W każdym razie, dlatego po prostu mówię, zrobię to i będzie ok, na pewno to zrobię. I zobaczymy wtedy próba, jak wyjdzie orki. Bo to też w sumie można zrobić orkę, prawda? A potem przejechać broną i wysiew i też jest szybciej, bo glebogryzarka jest wolniejsza. Ale ona robi piękną robotę z kolei. Trudno, trzeba się na coś zdecydować, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Teraz pokażę wam, jak wygląda glebogryzarka i co tam się stało. No, jesteśmy przy glebogryzarce i tutaj, słuchajcie, poszło to. Tu pamiętacie, była taka obudowa. Nie dało rady tego rozebrać, więc to trzeba było po prostu przeciąć, rozciąć i tak dalej. I tu są takie tarczki, tu pomiędzy tym. No i one, powiedzmy, tutaj mają te ząbki i te ząbki atakują w to koło i wtedy po prostu działa to na zasadzie jakiegoś sprzęgła. No ale jak rozmawiałem z Jarkiem, on mówi, że jak podłączy wał do tego, to ta brona startuje od razu. Ona nie ma, że się obróci i to dopiero łapie, tylko natychmiast. No i one w końcu wyglądają tak. Wszystko się to wysypało, zablokowało, przestało się kręcić. Więc dwie rzeczy. To jest ruska glebogryzarka. Więc można podejrzewać, że to sprzęgło będzie takie, jak że to jest BDT. Nie wiem, czy są jakieś jeszcze, powiedzmy, inne czy coś, ale takie tylko tą znam. Więc o tej mówię. No i pospawał. Ja to jeszcze zaraz dospawam, bo ten materiał jest taki, że on się nie bardzo chce spawać.
ale to po prostu zaraz zobaczymy, czy to wytrzyma. To jest taka robota tylko doraźna, ale w każdym razie ja to zrobię, będę szukał takiej, powiedzmy, tego sprzęgła, żeby to dokupić, wtedy się to po prostu zbije, odkręci, czy z całym wałem, no nie wiem, ale trzeba będzie to jakoś zrobić, może po prostu to nagrzanie palnikiem, no jakoś to trzeba będzie w każdym razie odkręcić i zdjąć i założyć to sprzęgło nowe. Tymczasem robimy tylko tyle, żeby dokończyć tamtą robotę, którą przed chwilą widzieliście, także taka awaria. Druga sprawa jeszcze, słuchajcie, to jest tak, zęby są bardzo dobre, one się tutaj, znaczy te noże, nic się nie krzywią, nic się z nimi nie dzieje, także świetna robota. Są to jakieś włoskie firmy, nie wiem jakie, ale takie kupowałem, chciałem, żeby były twarde właśnie i one tutaj świetnie się spisują. Część jest francuskich, ale większość jest włoskich i one są naprawdę, zdają egzamin, nawet jak się tutaj, słuchajcie, kawałek rudy żelaza wpadnie, no to tylko trzaska strzela po prostu i nic z tego nie zostaje. Także robotę widzieliście na polu, jak wygląda. No i jutro w każdym razie, ja zaraz będę spawał, nie będę wam już tego nagrywał chyba, bo nie wiem, wiecie, ja tam ze spawaniem to za bardzo się nie potrafię tego robić, tylko tyle, że dla siebie coś tam i tak dalej, że się to trzyma. Spróbuję, zobaczymy te tarczki. W każdym razie, jeżeli wiecie, gdzie kupić to sprzęgło do tej ruskiej glebogryzarki, to bardzo proszę o komentarz i zobaczymy. No, to tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!